Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku o utworach Fryderyka Chopina, o walcach. Dziś walc bardzo szczególny, walc Amol, środkowy walc z trzech walców z opusu 34. Dlaczego szczególny? Ano dlatego, że inny od wszystkich. Jak można by powiedzieć, że Chopin, pisząc te radosne walce pełne żartów, nie jest szczery, bo tak naprawdę zazwyczaj w życiu nie był skory do żartów już po wyjeździe z Polski, bo wcześniej oczywiście wiemy, że miał niesamowite poczucie humoru. Tak po powstaniu listopadowym, po tym jak był, stracił zdrowie, już właściwie skory do żartów nie był, ale potrafił napisać czasami bardzo żartobliwe utwory. I głównie walce. Tak tutaj, w tym walcu, jest to walc melancholijny, wolny, wzruszający i bardziej szczery, niewątpliwie. Tutaj Chopin już nie próbuje udawać. Szczególny jest z jednego powodu. Ponoć sam Chopin miał powiedzieć, że ten walc należy do jego ulubionych. I coś w tym jest, bo myślę, że ta szczerość wypowiedzi łączy się z tym. I myślę, że jestem w stanie uwierzyć w tą legendę, w te słowa, że to był ulubiony walc Chopina. Posłuchajmy, choć jest to bardzo, bardzo znany walc i ulubiony walc wielu, wielu melomanów i pianistów również. Posłuchajmy początku. I zastanówmy się, czy to się zaczyna wstępem, czy zaczyna się od razu jakimś tematem, walcem. Co tutaj mamy? Jest nowa, zupełnie nowa fraza, nowa melodia, nowa część. Lewa ręka, a więc już słyszymy, że jest to dość nietypowe, bo nie tak często mamy melodię w lewej ręce u Chopina, na samym początku utworu zwłaszcza. A tutaj mamy, i to jest melodia, i mamy do tego akompaniament ręki prawej, który nadaje rytm walca, ale nie ma raz. A więc coś, co Chopin też potem wrócił do tego w mazurkach ostatnich, już tych nieopusowanych, jeśli Państwo słuchali. Ostatnie trzy mazurki, które Chopin napisał w swoim życiu tuż przed śmiercią, w żadnym z nich właśnie nie było już raz, czyli czegoś brakowało. I jest to symbol, że czegoś brakuje. I tutaj też mamy symbol, że czegoś Chopinowi brakuje. Bo jest dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Nie mamy basu, nie mamy. Zamiast tego mamy po prostu melodię. Melodię, która, proszę usłuchać, melodię, która jest bardzo smutna i która się waha. Kończy się jakby takim zapytaniem i wszystko jest to samo. I schodzi w dół. I taka to rzewna melodia wprowadza nas właśnie w bardzo taki zamyślony, melancholijny stan. Thank you.
teraz narrację przejmuje ręka prawa. W lewej już będziemy mieli rytm walca, ale posłuchajmy teraz tylko samej prawej ręki. Jaki tu jest charakter wprowadzony przez Chopina? Dla mnie to jest wręcz jak jakieś zawodzenie, jakiś płacz. Sam początek jest bardzo nietypowy, bo mamy najpierw, jakbyśmy chcieli, jakby ktoś chciał pięknie śpiewać, to i nagle głos ze smutku więźnie mu w gardle. I tylko dodaje dwie nuty, takie kończące. I drugi raz. I wreszcie później jest długa fraza. To ewidentnie coś do nas mówi, ta fraza. I teraz jest powtórzona to, co było. Proszę posłuchać. Chopin, mistrz wariacji. Zamiast tego... Co mamy? Przepraszam, jeszcze raz. A więc zamiast tego mamy to. Następnie, zamiast drugiej frazy mamy to. No i potem jest rozwinięcie. To rozwinięcie jest takie bardzo depresyjne, bardzo ma negatywny oddźwięk, ponieważ jest to takie opadające cztery nuty z bezradnością. Jak teraz, co do tego lewa? Lewa daje tylko kolor tej smutnej melodii, czyniąc ją jeszcze bardziej smutną. Tej elegancji. No tak naprawdę czujemy, że Chopin po prostu chce się podzielić z nami tym swoim trudnym stanem. Stanem zdrowia, stanem psychicznym, samotnością i tęsknotą. Tutaj jest bardzo wyraźnie tęsknota. Wychodzi słońce. Jakby sobie Chopin przypomniał, że naprawdę to ma być przecież walc. Ale już niestety jest znów smutniej. Czyli takie zmiany nastroju, bo tutaj mamy... Wreszcie pojawia się tonacja durowa, a więc A-dur, czyli to, co było w mol, będzie w tonacji durowej i troszkę wolniej,
bowiem mamy napisane sostenuto, czyli wstrzymując. A więc do tego momentu mieliśmy trzy różne, zupełnie różne frazy. Najpierw lewa ręka, część A, nazwijmy ją. Następnie ta rzewna melodia, część B i część C właśnie z takim jednostajnym rytmem tam, ta, 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 tam, pam, pam, ta, 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 tam, pam, pam. Taki no bardzo taneczny moment, najbardziej taneczny moment w tym walcu. I to wszystko doprowadza nas do takiej części środkowej, drugiej, która jest w tonacji właśnie durowej. I ta ona jest, tutaj pojawia się namiętność. Proszę posłuchać. Właściwie nie ma czasu, żeby się rozwinąć. Wszystko jest w rytmie walca. Jakby śpiewaczka śpiewała jakąś pieśń o miłości. Bardzo to jest wokalne, bardzo takie nokturnowe. Końcówka iście chopinowska z takimi eterycznymi dźwiękami. I to nas niestety doprowadza do tego, do rzeczywistości. Okazało się, że to tylko był sen, a rzeczywistość jest w tonacji molowej. Będziemy mieli teraz dokładnie tą samą melodię, tylko w tonacji molowej. Proszę posłuchać, jaka wstrząsająca różnica. Właśnie ciekawa rzecz. Nie wraca lewa ręka z początkiem, tylko wraca jakby część B, czyli ta, która zaraz się pojawiła po tym początku, po tej lewej ręce. Czyli ten początek zaginął, nie ma go. I będziemy teraz mieli frazę B, frazę C, i potem jeszcze raz powtórzony ten fragment namiętny w dur, a następnie rzeczywistość w mol, czyli wszystko drugi raz powtórzone bez żadnych zmian. I potem dopiero za drugim razem wróci lewa ręka. Tylko że ta lewa ręka tym razem rozwinie nam się, zacznie opowiadać. Wcześniej była taka skryta i niezdecydowana. Raz w górę, raz w dół, raz w górę, raz w dół. Teraz zacznie mieć, będzie miała bardzo ważną kwestię i tą kwestią doprowadzi nas do, proszę Państwa, do marzeń, do najpiękniejszego momentu w tym walcu, gdzie otworzy się niebo, gdzie pojawi się jakiś lepszy świat. Posłuchajmy całej tej części końcowej właśnie lewa ręka. Teraz mówi, opowiada o swoim życiu. Za
zasnęła i teraz mamy piękny sen. Proszę posłuchać, to jest najpiękniejsze miejsce. Co się okazuje, że niestety wraca znów ta smutna melodia początkowa. I to ona okazuje się zakończyć utwór i zostawić nas w stanie tego smutku. Niestety zostawi nas w stanie smutku i dopiero walc numer 3, jeśli gramy cały opus, nagle wyrwie nas z tej melancholii. Tak więc utwór niezwykle szczery, bardzo ciekawy w konstrukcji, jak Państwo zauważyli, bo jeszcze raz sobie przypomnijmy. Najpierw część A, to jest ta lewa ręka. Następnie mamy B, zawodzącą melodię. C, najbardziej taneczny fragment. Potem jest D w tonacji durowej, namiętne. Potem w tonacji molowej. Następnie mamy B, C, D powtórzone. Dopiero potem wróci A. Lewa ręka rozwinie temat. Dojdziemy do części, którą możemy nazwać częścią E. Ten sen o szczęściu. I wrócimy do rzeczywistości na koniec części A. Utwór, jeśli chodzi o konstrukcję, bardzo nietypowy, nowatorski i jedyny w swoim rodzaju. Posłuchajmy go teraz na zakończenie w całości. Thank you.
Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia i zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do widzenia.